zgodzi pani redaktor Krystyna Forowicz, zwana publicystka, wiele lat w Rzeczpospolitej. Elżbieta Strucka, pani redaktor Elżbieta Strucka, dziennikarka radiowa z redakcji naukowej Polskiego Radia. Na środowiska NGO-sów reprezentował pan Andrzej, pan Andrzej Kassenberg, współzałożyciel Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, i chciałbym tutaj na ręce pana doktora Andrzeja Kassenberga złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe. Mam nadzieję, że jako pierwszy również wszystkim Andrzejom na tej sali. Konkursu zdobył redaktor Tomasz Ulanowski z Gazety Wyborczej, w drugiej pani redaktor Ewa Podolska z Radia Tok FM, w zeszłym roku pan Marcin Bobkiewicz z portalu Nauka o Klimacie. Kto w tym roku? Coraz szybciej się państwo dowiecie. Póki co chciałbym poprosić przewodniczącego jury, pana profesora Nowickiego, o wygłoszenie kilku słów podsumowujących merytorycznie nasz konkurs. Bardzo dziękuję. Panie premierze, ambasadorze, szanowni państwo. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa, ale również polityków i wśród dziennikarzy innych, wiedzy o klimacie. To nie jest łatwa wiedza. Procesy klimatyczne zachodzą w długim procesie, w długim okresie czasowym. I dziennikarze są po to, żeby ten być pasem transmisyjnym od nauki, która te procesy opisuje, do społeczeństwa. To jest niezwykle, niesłychanie ważna rola dziennikarzy. I ogromnie wszyscy się cieszymy, że w Polsce mamy taki konkurs dla dziennikarzy, którzy piszą o klimacie. Taki jest cel. Piszą o klimacie, o tym, jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i jak adaptować się do zmian klimatycznych, które są już też nieuniknione niestety. I proszę państwa, od trzeciej edycji, czyli od listopada ubiegłego roku, no, kilka ważnych zdarzeń było na świecie. No, najważniejsze oczywiście to była konferencja ONZ-u w Paryżu i porozumienie paryskie. Ale w kraju w zakresie ochrony klimatu też się działy różne rzeczy, które stanowią oczywiście źródło materiałów prasowych, czy telewizyjnych, czy radiowych. Mianowicie została uchwalona nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii, która no niekoniecznie promuje odnawialne źródła energii, a raczej odwrotnie, bym powiedział. Ustawa antywiatrakowa, która również jest świetny materiał dla dziennikarzy, dla publicystów. I byliśmy bardzo ciekawi, jaki plon przyniesie ta edycja. Więc pomijając kilkadziesiąt małych notek dotyczących takich inicjatyw lokalnych, to bardzo dużo napłynęło dobrych artykułów czy dobrych materiałów. 25 wyselekcjonowaliśmy związanych z samym klimatem, z procesami, które są związane ze zmianami klimatycznymi. Drugie 25 z odnawialnymi źródłami energii. 8 z artykułami dotyczącymi oszczędności energii. Ogromnie się ucieszyliśmy, że tym razem mieliśmy dwa materiały z telewizji, bo do tej pory właściwie audycji telewizyjnych na tematy klimatyczne nie mieliśmy naszych, raz chyba tylko. No i dwie serie programów radiowych. To też było bardzo cenne.
tutaj dodać, że dużo napłynęło w tym roku, wyjątkowo dużo, materiałów dotyczących smogu w wyniku emisji drobnych pyłów w miastach. Nie tylko w Krakowie, ale również w innych miastach. No akurat te artykuły nie bardzo, czy te materiały nie bardzo się mieszczą w programie konkursu. Dlaczego? No bo to jest niesłychanie ważne w tej chwili dla Polski, dla polskich miast problem. Bardzo ważne. Ale w żadnym z tych artykułów nie odnoszono się do tego, że ograniczenie zużycia węgla pomaga w redukcji emisji dwutlenku węgla. Tylko raczej skupiono się na konieczności usunięcia z miasta kotłowni węglowych czy pieców kraflowych. A drugie, że drobny pył akurat też oczywiście ma pewien wpływ na zmiany klimatu, ochładzając ziemię. Bo drobny pył powoduje akurat przeciwny proces do ocieplania klimatu, ale to są zupełnie pomijalne rzeczy w skali naszej ziemi. Także pominęliśmy te artykuły, natomiast te, które zakwalifikowaliśmy do półfinału, potem do finału, naprawdę były na bardzo wysokim poziomie, z tego się ogromnie cieszymy. Za chwilę będziemy mogli wręczyć laureatom nagrody i wyróżnienia. I na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować w imieniu jury inicjatorom tego konkursu, Asadzie Niemieckiej i Deutsche Bundesstiftung Umwelt i klubowi dziennikarzy piszących o ochronie środowiska ECOS. To są organizatorzy tego konkursu.